Siema, dzisiaj postanowiłem zrobić troszeczkę dłuższy odcinek niż mam to w zwyczaju na temat Wiedźmina. W takim dość luźnym tonie spróbujemy sobie dzisiaj omówić wszystkie wiedźmińskie szkoły, jakie istnieją. Te stworzone i opisane przez Andrzeja Sapkowskiego oraz te stworzone i opisane przez CD Projekt Red. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my zaczniemy myśl od samego początku. Od pierwszej wiedźmińskiej szkoły, a właściwie od zakonu. Zakonu Wiedźminów. W V wieku królowie i magowie Królestw Północy podjęli próbę stworzenia zakonu rycerzy zdolnych władać magią, którzy mieli im pomóc w pokonywaniu plugastwa i potworów. Ostatecznie to, co zostało stworzone, nazwane było Wiedźminem, a efekt mutacji rozczarował niestety magów i królów. Nie byli oni ani wystarczająco silni, ani szybcy, ani uzdolnieni magicznie. Chociaż efekt był niezadowalający, kilka osób widziało potencjał w Wiedźminach i potajemnie wraz z magiem Alzurem kontynuowało eksperymenty z mutacjami. I ostatecznie nawet udało się stworzyć zakon. Próby na dorosłych okazały się niestety niezadowalające, więc zaczęto testy na dzieciach. Zebrano 38 dzieci, z czego przeżyła tylko i wyłącznie piątka. I tylko i wyłącznie chłopcy. Spinanie się po klifach, bieganie po torach przeszkód, unikanie pułapek to codzienność dzieci, które powoli stawiały swoje pierwsze kroki w wiedźmińskim cechu. Kiedy przeszły próbę traw, najbrutalniejszą ze wszystkich, magowie czuwający nad eksperymentem ściągali najlepszych specjalistów, którzy uczyli dzieci przydatnych umiejętności. Myśliwi z Kedwen uczyli wiedźminów tropienia i polowania. Alchemicy z Wikowaru ważenia mikstur i eliksirów. A najlepsi szermierze z całych zakątków świata oczywiście uczyli zbierania grzybów. Walki uczyli oczywiście. Ostatecznie Wiedźmini okazali się dla czarodziejów niezadowalający i zostali wygnani z Risberg, twierdzy, gdzie odbywał się eksperyment. Znaleźli oni sobie za to nowy dom, opuszczony zamek Morgrajk w Górach Pustulskich, gdzie szkolił ich Talesin, Bledin, Joraf, Ap, Livelin, zwany też Gryfem. Pewnie źle to przeczytałem fest. Następne lata wyglądały dobrze, kolejne dzieci były brane do twierdzy i szkolone, po czym wyruszały na szlak, wracając zimą i świętując kolejny przetrwany rok. Masowa produkcja Wiedźminów nie wyszła zakonowi niestety na dobre, bo zaczęli sobie sami przeszkadzać, wchodząc na te same szlaki. Pewnego dnia Wiedźmin Arna Had zaatakował innego Wiedźmina, Rychysa, prawie go przy tym zabijając. A kiedy Arna Had wrócił do twierdzy Morgrajk, zaczęła się bitwa, którą to ostatecznie wygrał zakon, mimo ogromnych strat. Wtedy to właśnie Arnak Hat i jego ekipa opuścili ten zakon i postanowili założyć pierwszą szkołę, Szkołę Niedźwiedzia. Siedziba Szkoły Niedźwiedzia to niejaka twierdza Haern Kaduch, położona w górach Amel. Nie posiadamy dokładnych informacji na temat tej Szkoły Niedźwiedzia, ani jak przebiegał ich trening, ale patrząc na pancerze i posturę niektórych z nich, śmiało możemy założyć, że trening Wiedźminów ze Szkoły Niedźwiedzia skupiał się na aspekcie fizycznym i wytrzymałościowym. Wiemy, że szczególnie ukochali sobie znak Quen, na który kładli szczególny nacisk podczas ćwiczeń. A kto wie, może i mutacje pomagały im jeszcze bardziej ten znak wzmocnić. Wiedźmini z tego cechu to indywidualiści. Nie przepadają za innymi ludźmi, a szczególnie za innymi wiedźminami. Nawet swojego cechu. Natomiast wyjątkowo uwielbiają oni za to wyspy Skellige, gdzie zawsze się dogadują z tamtą ludnością. Po latach grupa innych Wiedźminów zdradziła Szkołę Niedźwiedzia, nieomal nie zabijając Arnachada, i opuściła ona Haern Kaduch i utworzyła swoją własną szkołę, Szkołę Żmii. Szkoła Żmii ma siedzibę w Gordhur Gvaed. Nie znamy jej dokładnego położenia, wiemy natomiast, że znajdowała się na południu. Znajdowała, bo ostatecznie po latach została zniszczona przez uzurpatora. Sytuację tę wykorzystał Emhyrfar Emerec, czy jak się go tam czytało, który obiecał odbudować Szkołę Żmii i przywrócić jej szacunek wśród społeczeństwa. Oczywiście nie bezinteresownie, bo w zamian za zamordowanie władców panujących na północy. Niestety po udanym zamachu na Demavenda oraz Foltesta, Emhyr zdradził Wiedźminów, którzy nie byli mu już potrzebni, i wystawił na nich zlecenie zabójstwa. Wiedźmini ze Szkoły Żmii byli szybcy i zwinni. Chętnie też korzystali jak Żmija z zabójczych toksyn. Wiedźmini ze Szkoły Żmii korzystali też z lekkiego armora i często byli widziani z dużą ilością różnego rodzaju mikstur, które miały oczywiście pomagać im w walce.
Po tym jak wieść o założeniu nowej szkoły dotarła do jeszcze istniejącego zakonu, 20 młodych wiedźminów postanowiło, że samemu stworzy własną szkołę, która zapewni im szacunek. Wychodząc, zebrali wiele mutagenów i narzędzi alchemicznych. Udali się oni do zamku Styga, gdzie zrobili to, co powiedzieli. Założyli szkołę cechu kota. Trochę mi coś tu nie gra z tym szacunkiem. Wiedźmini ze szkoły kota służyli jako szpiedzy, najemnicy i skrytobójcy. Ochroniarze przestępców, a wielu z nich było, że tak powiem, ostro p***nych i lubiło mordować. Była to jedyna szkoła, w której trenowano kobiety. Pancerz i broń tego cechu pochodzenia były elfickiego. Szkoła kota opracowała wiedźmiński styl walki skupiający się na szybkości, precyzji i zręczności. Wiedźmini posługujący się tym stylem nie zadawają ogromnych obrażeń w regularnej walce, ale potrafią zadawać straszliwe rany dzięki precyzyjnym cięciom wymierzonym w słabe punkty. Ich wyposażenie jest zaprojektowane po to, by ochraniać przy jednoczesnym zapewnianiu swobody ruchów. Niektórzy wiedźmini cechu kota próbowali zajmować się tym, do czego zostali stworzeni, czyli do zabijania potworów. Lecz przez ich agresywne usposobienia oraz choroby psychiczne wychodziło im to zdecydowanie źle. Wiedźmińskie cechy mają różne reputacje. Niedźwiedzie to mruki i raptusy, wilki to tradycjonaliści, a koty chętniej niż srebrnego miecza używają stalowego. Tego na ludzi. Ostatecznie nawet Erland zdecydował się opuścić zakon, wraz z 13 swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Chcąc nie zadawać kolejnego ciosu zakonowi, ani nie spowodować kolejnej masakry. Udali się oni zatem do Kaer Seren i stworzyli szkołę Gryfa. Wzorując się na Tal Jesinie, znanym pod pseudonimem Gryf. Wiedźmini szkoły Gryfa przypominali w pewnym sensie rycerzy. Nie tylko z zachowania, ale również pancerze, które nosili, wyglądały bardziej jak pancerze rycerskie, niżeli te wiedźmińskie. Byli tradycjonalistami pod względem zachowania, a wiedźmini z tej szkoły specjalizowali się w znakach i magii. Była to szkoła, która utrzymywała dobre relacje z wiedźminami cechu wilka. Ostatni wiedźmini, którzy pozostali w zakonie, opuścili ostatecznie Morgraik i udali się na wschód, osiedlając się w Dolinie Moren. Tutaj założyli Szkołę Wilka, oficjalnie kończąc tym samym pierwotny zakon wiedźminów. Wiedźmini cechu wilka rezydowali oczywiście w zamku Kaer Morhen w Królestwie Kedwen. Zamek ten nieraz możemy zobaczyć w seriach gier Wiedźmin. W najlepszych czasach wiedźmińska szkoła cechu wilka była najbardziej rozpoznawalną na całym świecie, a ich członkowie przypisani mieli łatkę profesjonalistów i najlepszych zabójców potworów. Chyba nie muszę opowiadać historii wszystkich wiedźminów i na co była nastawiona ta szkoła. Także słynny Geralt z Rivi właśnie z niej pochodził. Ogólnie rzecz biorąc, to byli całkiem dobrzy goście. Tak samo jak gryfini. Dlatego utrzymywali dobre relacje. I teraz przyszedł czas na najmniej znane nam dwie szkoły. Szkołę Manticore oraz Szkołę Kruka. Szkoła Manticore jest troszeczkę teraz nam już więcej znana dzięki podręcznikowi, który niedawno wyszedł. Więc zacznijmy właśnie od niej. Rezydencję szkoła Manticore miała w Górach Ognistych, gdzie dokładnie nie wiemy. Chyba, że wiemy, w sumie czekaj. Wiemy natomiast, że mieli dwie twierdze, a nie jedną. Szkoła Manticore została założona wkrótce po tym, jak powstała szkoła Żmii. Podróżujący wiedźmini dogadali się z Zerikańczykami i to piaszczyste pustynie stały się ich miejscem pracy. Od kiedy przestali być przyjmowani w Zerikanii jako jej bohaterowie, większość z nich wędruje teraz bez celu po drogach i bezdrożach. Zdecydowanie inaczej od innych szkół traktują wiedźmiński cech. To obrońcy, a nie łowcy jak inni wiedźmini. Korzystają oni z wyjątkowych tarcz wykonanych z meteorytowej stali obitej srebrem. Służą one jako osłona w walce, ale też nadają się do tłuczenia nimi potworów. Ich trening obejmował naukę walki właśnie tymi specjalnymi tarczami, wykutymi dla nich przez mistrzów rzemiosła. Oprócz mieczy i tarcz, wiedźmini z cechu Manticore noszą też charakterystyczne bandoliery, mieszczące eliksiry przydatne w walce z licznymi potworami, które zamieszkują pustynię. Na temat drugiej ze szkół, czyli szkoły Kruka, nie posiadamy żadnych informacji, ale prawdopodobnie znajdowała się w Redanii. Nie pytajcie mnie, jakim cudem nie posiadamy informacji, ale prawdopodobnie znajdowała się w Redanii, to przeczytałem na Wikipedii. Tak pisali, to im wierzę. Wiedźmini z tej szkoły posiadali o wiele większą wiedzę na temat potworów, sposobów walki z nimi, alchemii i prostych czarów, niż jakakolwiek inna szkoła.
Wiedźminici byli prawdopodobnie szkoleni głównie do czyniania klątw i używania jak największej ilości magii. Zbroja była lekkim pancerzem, przypominającą w dużej mierze zbroję cech Urzmii. Co ciekawe, możemy też natknąć się na tą zbroję w grze Wiedźmin 3, a nawet ją założyć. Szczegóły znajdziecie w wyskakującym wam u góry linku. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Co ciekawe, w Wiedźminie jest jeszcze szkoła ślimaka, ale pewnie nagram o tym odcinek. Pewnie też nagram odcinek o tym, jak będę szczegółowo omawiał każdą z tych szkół, ale na razie takie podsumowanie może dla ludzi, którzy nie wiedzieli o niektórych szkołach, albo są nowi w tym uniwersum. Jeżeli podobał ci się odcinek, zostaw suba, bo w przyszłości chcę robić właśnie sporo odcinków powiązanych z uniwersum wiedźmińskim. Zarówno tym książkowym, jak i growym. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć!